Dzień dobry. Jaki olej, mineralny czy syntetyczny, ta sama lepkość, a różne ciśnienie, jakiej klasy jakości? Czy wystarczy stary SG do starego GS-a? Dziś porównamy ciśnienie w układzie smarowania silnika na dwóch różnych olejach, ale o tej samej klasie lepkości dla warunków letnich. Na tej podstawie pokażemy różnicę w zachowaniu się tych olejów w układzie smarowania. Porównamy, jak zachowuje się ciśnienie oleju wraz ze wzrostem temperatury silnika. Wskażemy parametr, którego nie ma na butelce, ale warto zwrócić na niego uwagę przy wyborze oleju do swojego motocykla. Zapraszam na warsztat! Dziś silnik uruchomimy dwa razy. Pierwszy raz na oleju mineralnym o klasie jakości SG i wskaźniku lepkości 139. Drugi raz z olejem całkowicie syntetycznym o klasie SN i jak podaje karta charakterystyki, wskaźnik lepkości wynosi tutaj 160. Najpierw spuścimy olej z silnika, wymienimy filtr i zalejemy go pierwszym z olejów. Oleje o tej samej klasyfikacji lepkości SAE mogą mieć różny wskaźnik lepkości, a dopiero ten parametr powie nam, jak dobrze olej znosi ciężkie warunki pracy w silniku. Pomimo identycznych oznaczeń na butelkach, dopiero w karcie charakterystyki znajdziemy wiele różnic. My zajmiemy się wskaźnikiem lepkości. Ponieważ motocyklem zwykle jeździmy w dodatnich temperaturach, interesuje nas głównie letni parametr występujący po literce W. W tym przypadku jest to wartość 50. Zbadamy zachowanie dwóch olejów w wysokich temperaturach na podstawie ciśnienia, jakie jest w stanie wytworzyć pompa oleju w silniku. Wybraliśmy dwa oleje o bardzo różnych od siebie klasach jakości. Jeden z nich to mineralny olej przestarzałej klasy SG, drugi jednej z najnowszych klas SN. Oleje wyższych klas jakości API o tej samej specyfikacji SAE będą miały najczęściej wyższy wskaźnik lepkości w karcie charakterystyki. Obydwa oleje według klasyfikacji SAE posiadają letni parametr o wartości 50. Zbadamy różnicę, jaka wynika ze wskaźnika lepkości na przykładzie ciśnienia oleju na zimnym i rozgrzanym silniku. Wskaźnika lepkości, czyli parametru, który znajdziemy dopiero w karcie charakterystyki, a nie na butelce z olejem. Czujnik ciśnienia oleju zastąpiliśmy manometrem, a silnik posiada w pełni sprawny zawór nadmiarowy ciśnienia oleju, którego wymianę pokazywaliśmy w innym filmie. Odczytamy parametry na zimnym silniku, potem kolejno tuż po pojawieniu się kresek na wyświetlaczu temperatury, przeplatając odczytem przy 3000 obrotów. Za chwilę rozpoczniemy pomiar ciśnienia na pierwszym z olejów z indeksem lepkości 139 i klasie jakości według API SG. Jeszcze pomiar temperatury startu w okienku poziomu oleju 18,5 stopnia Celsjusza. Uruchamiamy silnik na ssaniu i odczytujemy ciśnienie oleju. 5,5 bara. W
chwilę po pojawieniu się pierwszej kreski na wyświetlaczu wyłączymy ssanie i zrobimy kolejną notatkę. Będziemy trochę przyspieszać czas, tak aby film nie trwał zbyt długo. Jest pierwsza kreska. Wyłączamy ssanie i zapisujemy 5,4 bara. Druga kreska, 5,3. Grzejemy olej. Jest trzecia kreska, 3,5 bara. Teraz pomiar przy 3000 obrotów. Pięć i pół bara. Czwarta kreska, zapisujemy 2,8. Piąta kreska to 2,3, a przy 3000 obrotów 5,2 bara. Kończymy pomiar ciśnienia na pierwszym z olejów. Teraz czas na wymianę. Olej o indeksie lepkości 139 zastąpimy takim z indeksem 160. Teraz czas na olej będący przeciwieństwem poprzedniego. Uruchamiamy ponownie silnik i porównamy odczyty z poprzednimi. Temperatura startu to niecałe 20 stopni Celsjusza. Zimny silnik, 5,5 bara. Pierwsza kreska, wyłączamy ssanie i zapisujemy 5,3
1,4. Jest druga kreska, 5,3. W miarę rozgrzewania silnika ciśnienie spada. Trzecia kreska to 3,9, to więcej o 0,4 bara. Jeszcze szybki pomiar temperatury i sprawdzimy odczyt przy 3000 obrotów. Czekamy na czwartą. Jest i czwarta kreska. 3,2. To znów więcej o 0,4 bara. Jest piąta kreska. 2,6. Ciśnienie jest większe o 0,3. Jeszcze 3000 obrotów. Czas na wnioski. Jak wynika z notatek, silnik zalany olejem o wyższym wskaźniku lepkości jest w stanie dłużej utrzymać lepsze parametry ciśnienia wraz ze wzrostem temperatury. Naszym prostym testem chcieliśmy pokazać, że oleje oznaczone tymi samymi parametrami lepkościowymi SAE niekoniecznie będą zachowywały się tak samo na pracującym silniku. Lepkość niektórych olejów jest bardziej podatna na zmiany temperatury, innych mniej. Pomimo tego, że spełniają te same normy lepkości, to wachlarz temperatur, w jakich utrzymają swoje parametry, może być różny. Stopień tej zmienności zależy od wskaźnika lepkości oleju, zwanego również viscosity index. Zatem im wyższy wskaźnik lepkości oleju, tym większa odporność filmu olejowego na duże zmiany temperatur. Oleje w technologiach syntetycznych charakteryzują się znacznie większymi indeksami lepkości niż oleje mineralne, a informacje o indeksie lepkości znajdziemy w karcie charakterystyki oleju. Im wyższa klasa jakości oleju API na butelce, tym częściej możemy spodziewać się wyższego wskaźnika lepkości w karcie charakterystyki. Dzisiejsze oleje to skomplikowana konstrukcja technologii i składników, poparta badaniami i dużym nakładem finansowym. Żaden poważny producent nie zaryzykuje wypuszczenia produktu niespełniającego zadeklarowanych norm. Jeśli tak będzie, to usłyszymy o tym w konkretnych liczbach uszkodzonych silników odpowiadających ilości sprzedanego oleju. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. O części z nich dowiemy się, umiejąc czytać kartę charakterystyki, pamiętając o tym, że olej ma również wiele innych zadań. Jeśli się podobało i chcecie więcej, dajcie nam znać.